Hej, siemano ludzie z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Mobile 19. Na moim kanale pytaliście się sobie, kiedy FIFA Mobile? No i jest. No, chcieliście, to macie. No i w dzisiejszym odcinku taki trochę nietypowy odcinek, no bo chciałem też was zapytać, kto zostanie, a kto powinien opuścić ekipę Leo Messiego, no bo jak wiecie, no... Leo Messi, jak dla mnie, tutaj sobie rządzi w tej mojej drużynie. Oczywiście na samym początku ja tę grę traktuję, jak wiecie, for fun, dla zabawy, bez żadnej spiny i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj nic nie otwieramy. Po prostu chciałbym, żebyście napisali, mam dwóch piłkarzy, których chcę zmienić i żebyście mi pomogli wybrać kogoś fajnego, kogoś dobrego, żebym był, no, zadowolony. Także słuchajcie, wchodzimy w mój skład. Jak widzicie, 109 overalla, 120 zgrania. Ostatnio trzy zmiany. Do bramki wleciał Oblak, na LB Robertson. No i wrzuciłem sobie też Kieliniego, którego przykoksował mi się do 97. Podoba mi się w ogóle to, że on się tak świeci. W ogóle nie wiem czemu, ale ja mam coś takiego, że po prostu jak się coś świeci, to mi się to strasznie podoba. No, także tak to wygląda. No, jestem z niego zadowolony, jest spoko. Niektórzy pisali, że jest kiepski, inni pisali, że jest spoko. No, wiecie, kto jak woli. Także słuchajcie, oczywiście do zmiany pierwszy to będzie RB Weltman. Chciałbym go zmienić, nie jest on żadnym kozakiem i tak dalej, po prostu sobie tutaj jest. No i chciałbym, żebyście napisali w komentarzu, kogo tutaj sobie wrzucić. Także piszcie. Nie wiem, w sumie nie mam pojęcia, bo wiecie, ja nie traktuję tej gry tak, żeby siedzieć, śledzić i tak dalej, i tak dalej. No, wolę się was podpytać, bo większość z was jest bardziej ogarnięta w tą grę niż ja, także napiszcie w komentarzu, kogo na RB. Kasiorki nie mam za dużo, no 4 miliony, ale jeszcze dozbieram sobie trochę i może zakupię sobie jakiegoś zawodnika. Także to jest pierwszy zawodnik, który opuści w najbliższym czasie moją drużynę. Drugim zawodnikiem, którego chciałbym zmienić, bo już troszeczkę mi się znudził, jest to Rakitic, tutaj na CDM. Także piszcie jakiegoś fajnego zawodnika właśnie na tej pozycji. Rakitic, no, już bardzo długo jest w tej drużynie, ma tutaj nawet kapitana. Fajnie to w ogóle wygląda, bardzo ładna karta, strasznie mi się ona podoba, dlatego sobie go tak tutaj trzymałem i no, podoba mi się wizualnie ta karta. Także to jest drugi zawodnik, który również w najbliższym czasie opuści moją drużynę. Kogo teraz koksuję, jest to oczywiście Oblak i Robertson. Tych dwóch piłkarzy chcę, możliwe, że na jednym odcinku wrzucę, przykoksuję ich do stówki. Jeżeli chodzi o Oblaka, to już wam pokazuję, jak to tutaj jest. Oczywiście przepalę Burkiego, troszeczkę już tutaj nazbierałem sobie expa, no jeszcze sporo mi brakuje, jak widzicie. Fajnie, bo na tą chwilę, gdybym chciał go sobie tu przykoksować, ale tylko plus 2, no to zapłacę niecałe 600 tysięcy, a jeżeli chodzi o to, żeby przypakować go do stówki, no to brakuje mi jeszcze ponad 1 000 000 expa, ale powoli, powoli, no niedługo to zrobię. Niektórzy piszą, że Oblak jest słaby, ale sobie jest. No jest, może następnym razem, jak będę otwierał paczuszkę, tam gdzie są te ikony, może wyleci Van de Sar, chociaż niektórzy też narzekali na Van de Sara. Także no nie wiem, no na tą chwilę no chcę go przypakować do stówki, będzie sobie fajnie wyglądał. No wiecie, no ja taki już jestem. Także to i oczywiście Robertson, no tutaj jeszcze dużo, dużo mi brakuje. No czemu nie mogę tutaj wejść? No jeszcze sporo. No już zbliżam się do 99, także no już niedługo mu wbiję te 99. Także no on oczywiście również zostaje w drużynie, tak samo Schüller zostanie. Zostaje Lampard i Hulit. Zostaje oczywiście Messi, Hazard i Nelson. Dużo ludzi też pisze zmien Nelsona, ale ja jestem z niego strasznie zadowolony. Naprawdę dzięki niemu bardzo dużo...
może nie, że on strzela dużo bramek, ale no jest dosyć szybki i też dzięki niemu no, wyprowadzę sobie jakąś akcyjkę i strzelam też bramki, także on też zostanie, no chciałbym go w najbliższym, czemu ja tak dziwnie mówię, w najbliższym czasie przypakować go też do stówki. Także no piszcie kogo na CDM i kogo na RB, bo ci dwaj zawodnicy opuszczą mój składzik. W ogóle patrzcie na to, zapomniałem, że jeszcze mam ten, to był ten skład taki, wiecie, co wtedy chciałem grać tą najsłabszą drużyną, co nie? Dobra, słuchajcie, ja sobie rozegram jeszcze tak, żeby nie było, no head to head. Teraz bardzo dużo gram, nawet udało mi się 1 100 000 tutaj wbić, więc zagramy, zobaczymy jak mi pójdzie, no wiecie, ja dosyć często gram w head to head też na odcinkach, no i zobaczymy jaki mi przeciwnik się trafi. Poprzedni trafił mi się dosyć słaby, dlatego wygrałem i zobaczmy. O ja, ja nie wierzę, 114, kurde, ale mi dali tutaj przeciwnika na odcinek, ale dobra, ja się nikogo nie boję, trudno, będą baty, to będą baty, ale gramy, zobaczymy jak mi tutaj pójdzie, no jeżeli przegram, to trudno, ale nie z takimi przeciwnikami też udawało mi się wygrać, więc spróbujemy i zobaczymy. Nelson do Hulita, oj, gdyby to szybciej udało mi się podać, no to mogłoby coś z tego być. Tutaj Lampard do Hulita, oj, tutaj się Robertson przewraca, niestety, nie udało mi się opanować tej piłki, no miałem okazję teraz właśnie, bo mój przeciwnik, no zrobił ślizg i w ogóle się, no, przewrócił i teraz jest szansa! Strzelał tutaj Hazard, no i zobaczymy, czy uda mi się strzelić z rzutu rożnego. Teraz jeszcze Hazard z pierwszej i mamy bramkę, jest gol, Hazard. Pięknie i Gleba, mamy 1-0, 17 minuta. No zobaczymy, czy mój przeciwnik się tutaj wkurzy i coś będzie tutaj działał. Na razie jakoś tak. Na 114 overalla, no to powiem wam, że nie jest jakimś takim mega kozakiem, ale to wiecie jak to jest, co nie? Może dał mi tutaj, wiecie, pograć troszkę. No nie mówcie, że tu jakiś faul był, halo? No serio? O, prosto na bramę. Broni Oblak. No teraz będzie kiepsko. Mamy rzut rożny. Zobaczymy, czy uda mi się wybić. Dawać do przodu, udało się, ale jeszcze tutaj mój przeciwnik z pierwszej, ale Oblak broni, więc nie ma bramki. Ojoj, to nie tak miało być, ale mogło się to jakoś fajnie udać. Dobra, jedziemy z tym koksem, do przodu tutaj, do Messiego, Messi, dawaj, rozpędzaj się gościu, dawaj, Van Dijk siedzi mu tu na plecach, biegnie Messi. Czy dośrodkuje? I pięknie! Nelson! 2-0! Co tu się w ogóle wyprawia? Jaka zadyma się zrobiła? 2-0! Wygrywam! Nelson! No to zawodnik, którego mówiłem, że często nie strzela, a tym razem proszę bardzo, bania i mamy gola. 2-0, 37 minuta. No coś powiem wam, że mój przeciwnik jak na razie tutaj jeszcze nic nie pokazał, ale jeszcze mecz się nie skończył. No i teraz tutaj nie udało mi się opanować piłki. Rakitic nie odebrał tej piłki. Wow, ależ to był strzał. Już myślałem, że to wleci do bramki. No mój przeciwnik się tutaj nie ruszał. Nie wiem czemu. Oj, ale ruszyli tutaj. Co to się stało tu? Halo? No nie mówcie, że podarowałem mu teraz bramkę. Mamy rzut rożny. Nie wiem czemu... Czemu kopnąłem w drugą stronę? Van Dijk? Obok bramki, nie ma gola. Dobra, teraz spróbujemy do przodu. Dawać tam do przodu. Do Nelsona i Nelson tutaj się rozpędza pomału, ale mamy koniec pierwszej połowy i 2-0. Jest dobrze, więc może uda mi się to wygrać, więc postaram się nie zmarnować tej szansy. Bo wygrać naprawdę z takim przeciwnikiem to już jest coś.
No i do przodu. I tutaj Hulit do Nelsona. Nelson już pomału się rozpędza. Będzie podawał do Messiego. Messi jest niski, ale potrafi też zamieszać tam w polu karnym, bo ktoś mi napisał, że po co ci Messi, skoro on jest nieprzydatny, bo jest niski i jest słaby. No nie jest taki słaby, ależ pięknie tu Hulit z Nelsonem pracuje. Zobaczcie, pięknie ciśnie Nelson. Będę strzelał, może będzie z tego rzut rożny? Tak, dobra, jest szansa teraz na kolejną bramkę. Czy uda mi się teraz coś strzelić? Spróbujemy zrobić tak i na dobieg. Dawaj, dawaj, dawaj. Iii, pięknie tam chyba, nie wiem, czy to był Rakitic. Do piłki skoczył, ale niestety. I może z pierwszej azart? No nie, no takie, takie strzały to ten bramkarz będzie bronił z zamkniętymi oczami. Okej, okay, podanie do Robertsona. Robertson tutaj do Hazarda. Hazard, oj, odskoczyła mu ta piłka, straciłem. No, tam był Messi, czy kto to tam był, nie zauważyłem w tej mojej przeciwnej drużynie. Dobra, rozpędzamy się Hazardem, ale tu chyba nie będę miał szans, bo mój przeciwnik mnie dogonił. 71 minuta, 2 do 0, no jest szansa, jest szansa. Przeskoczyć szympansa i... Ojoj, co ja tu zrobiłem w ogóle? Dawaj Lampard, dawaj, 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 Lampard. O, co za strzał, Mané, na stówce. Ale ładny gol, ładnie to zrobił. 76 minuta, no zrobiło się gorąco. Obym tego nie stracił. Jeżeli stracę, no to będzie kiepsko. Ale w najgorszym wypadku będzie remis. Ale nie, ja nie chcę remisów. Nelson na środku, co on tutaj robi? Messi do Hazarda. Hazard strzela, ale prosto w obrońcę. Chiellini, coś ty tu zrobił. Dawać tutaj drugiego. Oj. Tu mój przeciwnik coś próbuje. Ponad bramką. Mamy 90 minutę, słuchajcie, 90 minuta. Teraz zagramy trochę na czas. No, sorki, gościu, ale... Nie, co ja zrobiłem? No nie wierzę, że to zrobiłem. No i co za gość ze mnie? No kurde! Aż się, zobaczcie, oblak za łeb złapał. Nie, dobra, jedziemy z tym koksem. Może... No czemu? Czemu? Sebek, ty gamoniu jeden. No trudno, 2-2. Nie przegrałem. Było dobrze. Ale no, spierdzieliłem to w końcówce. Wiem, macie ze mnie teraz pewnie bekę. Okej, pozwalam wam się ze mnie śmiać. No ale trudno. Fajnie się grało. No przeciwnik nie był wymagający. No ja zawaliłem w końcówce meczu. Także słuchajcie, jeszcze raz piszcie, kogo polecacie na CDMA i na RB. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. I trzymajcie się. Miłych wakacji. Cześć.